A teraz posłuchajmy wypowiedzi innego honorowego obywatela miasta Słupska, pan Jerzy Waldorf. Kiedy zaproponowano mi, abym prowadził ten świetny festiwal, pierwszy festiwal pianistyki polskiej, co było dla mnie i wielkim zaszczytem, i wielką radością, do czego jeszcze wrócę, postanowiłem się przygotować jak najstaranniej i dlatego dałem nura historię Słupska. I z tego nura dobyłem wiadomość, że kiedy Kazimierz Wielki umierał bezdzietny, oczekiwał swojej bezdzietnej śmierci, chciał swoim spadkobiercą na tronie polskim uczynić księcia Kaszka Słupskiego. Niestety tak się stało, albo niestety, trudno powiedzieć, że Kazik Słupski następcą naszego Kazimierza Wielkiego nie został, no bo gdyby został, to po prostu prawdopodobnie tu byłaby stolica, tu byłaby Warszawa, nie trzeba było. Kraj wtedy ma wielką kulturę, jeżeli uprawiana jest nie tylko w Warszawie, Krakowie, Poznanie czy Gdańsku, ale także w małych miastach tak wspaniała kultura jak w Słupsku. W Słupsku do dziś dnia istnieje jedyny w Polsce pomnik Karola Szymanowskiego, postawiony w 1972 roku. I z wieży ratusza w Słupsku jako hejnał odzywają się pierwsze dźwięki czwartej symfonii Karola Szymanowskiego. Słupsk odtąd jest moim wzorem. Tym Słupskiem zaraziłem cały szereg innych miast. Ostatnio prowadzę takie festiwale, na jakie mnie moje nogi pozwalają, w Pałacu w Radziejowicach o 40 km od Warszawy. Ale w głębi mego serca tu został Słupsk i będzie Słupsk aż do śmierci.